Proszę Państwa, wielkie brawa przed Wami, Jakub Poczęty! Siemano Mrągowo, dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich z Mrągowa, okolic. Bardzo mi miło, że mogę w końcu zagrać tutaj ten mój program, bo jeszcze go u was nie grałem. Wiecie, my podróżujemy po całym kraju, więc trochę dowiadywałem się o różnych miastach z Polski. Dzisiaj Jaksa właśnie też o tym wspominał. No i tak czasami pytam w niektórych miastach, co tam u nich, co się dzieje ciekawego i jest, no ciekawie w chuj. W Piotrkowie Trybunalskim zapytałem o znanych ludzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Jeden gość się zgłasza i mówi, mamy znanych ludzi, mamy Bogusława Wołoszańskiego. Ja mówię, super, sensacje XX wieku. Czytałem, oglądałem. Kogo jeszcze macie? A on mówi, Mariusza Trynkiewicza. Co oznacza, że klasyfikacja osób znanych w Piotrkowie Trybunalskim wygląda następująco. Jest Bogusław Wołoszański, Mariusz Trynkiewicz i nikt pomiędzy. Kumacie, jest typ, który się zajmował bardzo starymi ludźmi. I ten, co przegiął w drugą stronę i nikt pomiędzy. Grałem w Bartoszycach, pytam o znanych ludzi z Bartoszyc. Cisza na sali. Móżdżą. Tam idzie tęga rozkmina. Czy pani Krysia z Osiedlowego, co na zeszyt daje? To jest lokalna gwiazda? Czy już celebrytka? Zmiałem już iść dalej, nagle jeden gość wstaje i mówi, będę bronić honoru Bartoszyc. Ja mówię, wpierdol w Bartoszycach, zgarnę, super. A on, będę bronić honoru Bartoszyc, kojarzysz tego żołnierza, co uciekł na Białoruś? Ja mówię, kojarzę, to od nas. Grałem w Krośnie i tam podali mi parę nazwisk, mało znaczących. No i nagle jeden gość staje i mówi, a, my mamy jeszcze jednego polityka z PiSu. Ja mówię, kogo macie? Piotrowicza. I wszyscy do niego, zamknij ryj! Będzie jeździć po Polsce gadać potem. Także im obiecałem, że nie będę. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że jestem na scenie, z tego, że mogę występować, bo pamiętam cały ten czas, jak nas zamknęli w domach, tą pierwszą falę, jak nam powiedzieli, zostańcie na tydzień. Ja z chaty wychodziłem 3 miesiące później jak z jaskini, mnie słońce w oczy raziło. Mi odbijało w domu. Jestem ciągle w trasie, więc mi odbijało w domu, jak mnie zamknęli. Chodziłem po domu, opowiadałem żarty sam sobie. Sam się z nich śmiałem. I jeszcze się hejtowałem w internecie. Ja miałem taki dzień, że chodziłem po domu i śmiałem się do siebie, bo wymyśliłem, że przyprawa, którą się dodaje do żabich udek, to kumkuma. Żart dnia. A w końcu nas wypuścili po tej pierwszej fali. Moje pierwsze grania, po tym jak nas wypuścili, na Śląsk. Śląsk był wtedy ogniskiem pandemii w Polsce. Ale dzwoni do mnie menadżer, czerwiec 2020, mówi, słuchaj Kuba, jedziesz na Śląsk, masz 4 grania. Więc ja pytam, co to za igrzyska śmierci, o co ci chodzi? On mówi, nie wiadomo, kiedy będzie szczepionka, nabierzesz odporności. Więc jadę na Śląsk nabrać odporności. Razem z moim kumplem, komikiem, wchodzimy do knajpy, podchodzi do nas menadżerka, mówi, dzień dobry panowie, zapraszam do loży pana Jacka Stachurskiego. I mnie wywaliło z kapci. Bo się zacząłem zastanawiać, kim jest właściciel. Jak wielkim fanem Stachurskiego musisz być, żeby w swoim klubie mu loże postawić, jakby raz przyjechał. Więc idziemy za nią, ona wchodzi do sekretnego pomieszczenia, ja patrzę, tam jest ołtarzyk ku czci Stachurskiego. Wielkie czarno-białe zdjęcie na ścianie, gablota ze wszystkimi nagrodami, jakie w życiu wygrał Stachurski, włącznie z mini playback show w 5. klasie podstawówki. I zamiast stołu lustro z 4 nogami i takimi podziałkami, żeby wiedzieć, ile koksu sypać. No loża Jacka Stachurskiego jak chuj. Więc my zaczynamy z kumplem toczyć bekę. Ja mówię do niego, ziomek, ja dzisiaj nie wyjdę na scenę. On mówi, dlaczego? A ja, bo ze mnie jest taki typ niepokorny. On mówi, Kuba, spokojnie, będę przy tobie zawsze, szczególnie wtedy. Ja mówię, kiedy? Gdy zapłaczesz. Odwala nam, bo jesteśmy w loży Jacka Stachurskiego. I nagle otwierają się drzwi loży Jacka Stachurskiego i do loży Jacka Stachurskiego wchodzi jebany Jacek Stachurski. Bo to był jego klub. I tak jak 30 sekund temu byłem największym hejterem Stachurskiego, tak w momencie, jak on wszedł do loży, ja koszulkę ściągałem, żeby mi cycki podpisał. Jestem największym fanem.
Bo łatwo jest kogoś hejtować na odległość, tam pisać komentarze w internecie, ale jak zobaczymy tę osobę na żywo, często perspektywa się zmienia. Dlatego żaden zamach na Hitlera się nie udał. Nikt z was się nie spodziewał, że to stachurskiego Hitlera dokoptuje, co? A obaj trochę złego dla polskiej muzyki zrobili. Ale mogło tak być, że zamachowiec już miał zdetonować bombę, ale zobaczył pana Adolfa, ten charakterystyczny wąs widziany tylko na plakatach, nie wiem, w Brawo. Mówi, a podbiję, zagadam, bo oni mega dziwnie się z nim musieli witać. Bo oni do niego to tam wiadomo. Haj Hitler! Ale on do nich co? Haj ja! To brzmi jakby był karategą, który za dużo razy walnął głową w cegłę i ona nie pękła. Więc gość się wita z Adolfem, mówi, Adolf, ziomeczku, podpiszesz mi się na książce. Adolf, wiadomo, dbał o social media, na Nazibuku pewnie posty wrzucał. Mówi, stary, oczywiście, że ci się podpiszę. Dla kogo? Dla żony. A gdzie żona? A 2 lata temu gdzieś pociągiem pojechała. Nie mówię, że tak było. Mogło tak być. Łatwo jest hejtować na odległość. Pisać właśnie komentarze w internecie. Ja wiem, bo ja czytam komentarze pod moimi programami. I najgorszy typ komentarza to jest negatywny, ale śmieszny. Typ mi napisał poczęty, a szkoda. I mnie wkurwił, bo mnie tak rozśmieszył, że nie byłem w stanie się na niego złościć. Mi odbijało w domu tak bardzo, że spędziłem dużo czasu w internecie, założyłem TikToka. Kojarzycie pewnie ta apka, co odpalasz o 19 i o 24 zmarnowałeś 5 godzin życia? Jakiś czas temu grałem w Warszawie i na występ przyszły 2 babki, które totalnie miały wywalone w to, co ja mówię. One sobie przyszły pogadać ze sobą do momentu, aż wspomniałem o TikToku. Wtedy jedna z nich się ożywiła i mówi, o, moja córka jest gwiazdą TikToka. Więc ja mówię, co ty przyszłaś pogadać o porażkach wychowawczych? To nie jest to spotkanie. Ona mówi, nie, moja córka ma 17 lat, ma piękne ciało, świetnie tańczy i pewnie każdy z was facetów, jak ją widział, to się do niej ślinił. Więc ja powiedziałem, to nie była ślina. I nie gadała. W trakcie pandemii moja babcia sobie zażyczyła w ogóle, żebym jej założył Facebooka. Ja mówię, babciu, po co ci Facebook? Ty masz 85 lat. Jak ty chcesz z koleżankami pogadać, to idź na cmentarz. Ona mówi, nie, ja chcę was podglądać, bo słyszałam, że twoja siostra wrzuciła zdjęcie, na którym wygląda jak kurwa. A chcę mieć powód, żeby nie dać jej 100 na święta. Więc założyłem babci Facebooka, dodała nas wszystkich do znajomych i od 5 roku chodzi wpieniona na maksa, bo jej ograniczyliśmy widoczność postów. Taka kontrola rodzicielska, ale w drugą stronę. A właśnie, są rodzice na sali? Może kto ma dziecko, dzieci niech zaklaszcze, proszę. Okej, trochę mamy rodziców. To wy, rodzice, jesteście bohaterami pandemii. Giga szacun, naprawdę. Bo ja nie miałem pracy przez 11 miesięcy, ale walić mnie. Ja zostałem w domu, grałem na konsoli. Wy zostaliście z nimi w domach. W sensie, ja nie mam dzieci, ale dużo obserwuję. Co nie brzmi dobrze z ust 30-latka z zarostem. I w Piotrkowie Trybunalskim też nie zażarło. A w sensie obserwuję u moich znajomych, u moich sióstr. To nie jest tak, że stoję na porodówce, się przez tę szybkę gapię, jak one tam śpią, że przychodzi pielęgniarka, pyta, które pańskie, a ja, żadne, ale wszystkie piękne. Nie, obserwuję u znajomych, u moich sióstr, że jakbym chciał kiedyś sobie własne kupić, nie? To żebym wiedział, ile razy tam wodę trzeba zmieniać, czy suchą karmę dawać, czy lepiej mokrą. I nie oszukujmy się, dziecko jak się rodzi, to jest taki mały ziemniak. Kartofel taki. W Poznaniu prawie wpierdol dostałem, że pyra, a nie kartofel. Że jak on śpi, to można by go ziemią przybrudzić i spokojnie z 2 miejsce w konkursie na największe warzywo na dożynkach zgarnąć. Tylko ten ziemniak ma specjalne funkcje. On żre, drze ryja i sra. Często w tym samym czasie. I trzeba to ogarnąć. Kobieta zostaje z ziemniakiem w domu, cieszy się cudem macierzyństwa. Facet po 2 dniach z kartoflem ma takie, ja spadam do roboty. Ten szef, który mnie mobbinguje, jest lepszą opcją. A ziemniak jest jak postać w RPG-u. On zbiera expa i odblokowuje nowe skille. Na przykład raczkowanie, że sobie położyłaś ziemniaka, niech leży, robisz sobie herbatę, nagle się odwracasz, nie ma go, odblokował, wyraczkował. Trzeba sprawdzać, gdzie to polazło, szafki w kuchni podnosić. On potem odblokowuje bieganie.
Biega po domu i dotyka wszystko, czego ma nie dotknąć. Pcha łapy tam, gdzie pchać nie powinien. Co ciekawe, to ostatnie zdanie to też argument księży pedofilii. Trzeba zasłaniać kontakty, ukrywać ostre przedmioty, uważać, żeby nic gorącego nie zostawić, bo zaraz się kretyn poparzy. Grasz w grę survivalową we własnym domu, w której stawką jest twoja wolność i życie twojego potomka. I po to ludzie wymyślili żłobki i przedszkola. Nie po to, żeby one się czegoś tam nauczyły. One tam głównie śpią. Po prostu po 2 latach z kartoflem w domu chcemy go wyjebać z chaty i zapłacić obcemu człowiekowi, żeby teraz to on się z nim 8 godzin dziennie męczył. I nagle przyszła pandemia i one wróciły jak bumerangi z pierdolenia mające nam przypominać, że trzeba było połknąć. W Łodzi wzrosła sprzedaż beczek, a w Sosnowcu kocyków. Ja doskonale wiem, do którego momentu bawicie się dobrze. Od którego momentu tego żartu rodzice bawią się rewelacyjnie. Od tego konkretnie. Czasami przychodzą do mnie rodzice po występie i mówią: Kuba, to co ty o tym kartoflu powiedziałeś? W końcu ktoś powiedział coś, co ja myślę, a czego mops powiedzieć nie pozwala. Ja ogólnie gadam głupie rzeczy. Zawodowo gadam głupie rzeczy. Już od dzieciństwa gadałem głupie rzeczy. Ja mam 2 młodsze siostry i najwcześniejszym wspomnieniem mojej 2 lata młodszej siostry jest to, że kiedy ja miałem 7 lat, a ona 5, wmówiłem jej, że nie jest moją siostrą, tylko przywiózł ją do nas tabor cyganów i sprzedał mamie jako psa. Ale jak zaczęła mówić, a nie szczekać, to ją adoptowaliśmy. Nie wiem, czy rozumiecie spustoszenie, jakie to może wywołać w mózgu dziecka? Ona nie chciała iść do szkoły, dopóki jej nie powiedziałem, że na szkołę mówi się Buda. Wtedy się czuła bezpiecznie. Najlepsze w tej historii jest to, że jest nieprawdziwa. Ja tego nie zrobiłem. Ale kiedy miałem 15 lat, wmówiłem jej, że to zrobiłem. Już tłumaczę. Kiedy miałem 15 lat, wmówiłem mojej 13-letniej siostrze, że kiedy mieliśmy odpowiednio 7 i 5 lat, wmówiłem jej, że przywiózł ją do nas tabor cyganów i sprzedał mamie jako psa. Przez co wygenerowałem w jej mózgu wspomnienie, którego nie miała. Wcisnąłem jej myśl do głowy i od 15 lat powtarzam, że to prawda. Po co? Chuj wie, dla beki. Zrobiłem jej incepcję na żywo, a ona nie jest w stanie ustalić, czy to prawda, czy kłamstwo, bo psy mają słabą pamięć. Ja przez to moje głupie gadanie też pakuję się w głupie sytuacje. 2021 był dla mnie najbardziej przełomowym rokiem życia. W styczniu 2021 rozstałem się z narzeczoną, odwołaliśmy ślub zaplanowany na 8 miesięcy później. Przez moje głupie gadanie. Bo jej ojciec nienawidził tego, co ja robię. Uważał, że stand-up to nie jest praca, a wy jesteście pojebani, bo mnie słuchacie. I ja się z nim częściowo nie zgadzam. Uważam, że stand-up to jest praca. I pewnego dnia pojechaliśmy do jej rodziców i on znowu zaczął swoje. Że no, ty tylko po Polsce jeździsz i o kurwach gadasz. Więc powiedziałem: tato, faktycznie, jesteś kierowcą tira, wiesz więcej w temacie. I teściowa się nie śmiała. To nie było łatwe rozstać się na 8 miesięcy przed ślubem. Sala była już wynajęta. Jej już nieśli suknię z welonem. Cyganie od mojej siostry czekali z muzyką. Ale mam na szczęście 5 takich najbliższych przyjaciół, którzy jak tylko usłyszeli, że jestem sam, stwierdzili, że wyciągną mnie na taki męski wypad, żebym nie siedział sam w domu. Co też nie jest łatwo, oni też mają dziewczyny, narzeczone. Jeden ma żonę i dziecko, to żebyśmy go wyciągnęli z chaty, musimy do niej przyjść z podaniem o wyjście. On nie idzie na melanż, on idzie na przepustkę. My musimy do niej przyjść, ona tam pisze, o której on wychodzi, o której mamy go dostarczyć z powrotem, że na kurwy iść nie może, to potem czeka na nas godzinę jak debil na ulicy. I pojechaliśmy na męski wypad. Lekko pijani poszliśmy coś zjeść i ja wziąłem sobie skrzydełka z kurczaka i kawałek kostki się łamał i utkwił mi w gardle. Więc ja zacząłem się dusić, krztusić. Patrzę na moich 5 najbliższych przyjaciół, jak mają to w piździe. Żaden się nie przejął. Ja musiałem się sam po plecach nawalać, żeby to z siebie wykrztusić.
W końcu wyrzuciłem to z siebie, patrzę na nich, jestem zalany łzami, morda cała czerwona. Mówię, debile, mogłem umrzeć na waszych oczach. Jeden się podniósł z nadjedzenia, mówi, a ja myślałem, że testujesz do nowego programu. Ja myślałem, że to jakieś nowe żarty. Ja mówię, co z was za przyjaciele, nie mogę na was liczyć. I drugi podniósł się z nadjedzenia, spojrzał mi w oczy i powiedział, brzydzi mnie twoja słabość. Co było najbardziej męską i przyjacielską rzeczą, jaką mógł powiedzieć. Brzydzi mnie twoja słabość. Cudowny tekst. Mi on się tak wkręcił w głowę, że chodziłem, powtarzałem non-stop. Jak chcecie, korzystajcie śmiało. Tylko z rozwagą. Jak babcia spadnie ze schodów, nie polecam. Skąd wiem? Wiem. Czasami w życiu niektórych mężczyzn jest taki upokarzający moment, że siedzisz na skraju łóżka, w samych gaciach i ona siedzi obok ciebie, głaszcze cię po plecach i mówi te okrutne słowa. Spokojnie, to nie jest tak, że za krótko. Zemrągowo mocno kojarzy. Mi było dobrze. Spróbujemy znowu. I to jest straszne, to jest upokarzające. My się czujemy wtedy jak gówno. Ale ja mam gorzej, bo poza tym, że ją słyszę i czuję to głaskanie, to jeszcze wtedy przed oczami mam twarz przyjaciela, jak mówi mi, brzydzi mnie twoja słabość. Moi rodzice też ciężko przeszli to rozstanie. No bo wiecie, mieli mieć synową, miałem się już odpierdolić. Poza tym moi rodzice też mieli finansowo uczestniczyć w weselu, w ślubie. Mieli się dołożyć do tego wszystkiego, bo wiadomo, ja mam dopiero 30 lat. Wiadomo, że rodzice pomagają na starcie. I 3 miesiące po rozstaniu pojechałem do moich rodziców i wychodzę z ojczymem na fajkę przed dom, patrzę, a na dachu są panele słoneczne, których tam wcześniej nie było. Mówię, skąd wzięliście na to hajs? A on, jak to skąd? To wszystko za twoje. Te u góry to zespół, a te niżej to napoje i woda. Ty się przyzwyczaje, bo ty już nie jesteś naszym Kubą, ty jesteś naszym słoneczkiem. Ja nie wiedziałem, co powiedzieć, a on podszedł, klepnął mnie w ramię i powiedział, słonko, nie przejmuj się, przynajmniej z tego związku wyszła jakaś dobra energia, hehe. Serio, moi rodzice to są takie trolle, że zadzwonili do mnie w dniu mojego niedoszłego wesela, o północy, najebani, żeby zapytać, czemu nie dostali podziękowań i o której wjeżdża tort. Ale mam teraz nową dziewczynę od roku i faktycznie ja pochodzę z Bydgoszczy. Bydgoszcz stała się teraz bardzo memicznym miastem. Dużo ludzi śmieje się z Bydgoszczy, że brud, że smród, że żule wszędzie. Nie rozumiem żartów, wszystko prawda. Ale w moim domu to ja się śmieję, bo mam nową dziewczynę i moja dziewczyna jest z Radomia. Jakby Bóg mi codziennie piłkę do żartów wystawiał. Naprawdę, ja wstaję rano i myślę, kawę wypić czy czymś w Radom pierdolnąć, co mnie obudzi? Ja ją non-stop troluję. Jak ona pierwszy raz do mnie przyjechała z Radomia do Bydgoszczy, ja mieszkam w Wieżowcu. Zaraz ci wyjaśnię. Ja mieszkam w Wieżowcu, pewnie kojarzycie, co to Wieżowce, nie muszę wam tłumaczyć. W niektórych miejscowościach mega zaskoczeni. Mega zaskoczeni. W Sulęcinie oszaleli. Stodoła, ale tyle pięter, kto zboże z góry ściąga. O co chodzi? Więc ja mieszkam w Wieżowcu. Ale na 4. piętrze, czyli technicznie mieszkam w bloku z windą i dobudówką. No i ona przyjechała do mnie z Radomia. No więc ja zacząłem swoje żarty. Wchodzimy do klatki i mówię, łapię ją za rękę. Mówię, kochanie, spokojnie. Jestem przy tobie i wchodzę do windy. I jak weszliśmy do środka, to mówię do niej, jeszcze drzwi za sobą zamknie. Ona się odruchowo odwróciła. Więc jesteśmy w windzie i mówię, słuchaj, tu są takie poręcze, to się proszę złap, bo zabieram cię teraz do takiej na twoje standardy Energylandii, bo jak tu kliknę, to pojedziemy do góry. Ona mówi, Kuba, debilu, przecież my mamy windy w Radomiu. Ja mówię, tak, ale my mamy na prąd, a nie dwóch niewolników, co za liny ciągną. Wjeżdżamy na górę, wchodzimy do mieszkania. I mówię do niej, słuchaj, tam jest duży pokój, tu jest kuchnia, tu jest mały pokój, tu jest przedpo... Jak po twojemu? Sień? A ona mówi, a łazienka? A ja też jest w środku, nie trzeba przed dom wychodzić, zapraszam!
Więc wchodzimy do łazienki i mi się odpalił telemarketer z telezakupów Mango. Mówię, proszę pani, proszę zobaczyć, to magiczne pudełko tutaj, to jest pralka, taka nowa tarka, bo my już w rzece nie bierzemy. To obok to jest studnia 2.0, stąd czerpiemy wodę, można skrótowo mówić kran. A to w rogu to jest prysznic, bo my w Bydgoszczy kąpiemy się za każdym razem w nowej wodzie. Nie tak jak u was w Radomiu, że jest balia wystawiana na środek domu. Dziadek kąpie się jako pierwsze, a najmłodsze dziecko zbiera wszystkie grzyby. Ja non-stop troluję, uwielbiam. Ona mi próbuje odpowiadać oczywiście. Tam mówi, a śmiejesz się z Radomia, a sam jesteś z Bydgoszczy. Co? U mnie na lotnisku lądują samoloty, a nie gołębie. O chuj ci chodzi, jakby... Jak ona przeniosła się z Radomia do Bydgoszczy, ja ją obudziłem w środku nocy, szarpiąc za ramię tylko po to, żeby ją zapytać, kochanie, teraz jak przeniosłaś się z Radomia do Bydgoszczy, to w rodzinie mówią na ciebie ta, co wyjechała na zachód? Niedawno wróciłem do domu, szedłem z zakupów i szedłem okutany płaszczem, jak Gollum we Władcy Pierścieni. I ona mówi, Kuba, debilu, co ty robisz? Ja mówię, napój gazowany kupiłem, nie chcę, żebyś mi zajebała. Ale w trakcie roku udało się im mnie troszeczkę wytresować. Kapnąłem się niedawno dopiero, bo jak my zaczynaliśmy się spotykać, ona przyjeżdżała do mnie, siadaliśmy sobie na kanapie, żeby obejrzeć jakiś film albo serial i ona zaczynała wydawać z siebie jakieś takie dziwne dźwięki. Że tam siedzimy, a ona... Ja mówię, wiedźma radomska. Szamanka, kurwa, zaklęcia rzuca. I o co ci chodzi? Ona, pomiziasz mnie? I ona mi wprowadziła do życia czynność miziania. Ja tego nie miałem nigdy wcześniej. Chodzi o to, że kiedy siedzicie i oglądacie film, to ona sobie autorytarnie stwierdza, że hola, hola, twoja ręka nic nie robi. Kłaść, kurwiu. I masz siedzieć i głaskać. Po nogach, po plecach, po szyi, po... Nie tam, gdzie bym chciał. Kluczowe strefy mam omijać. Jest zakaz dotykania niektórych miejsc, mam miziać i tylko głaskać, co, wiecie, mi to w głowie zrobiło taki totalny rozgardiasz, bo moje ciało nie było gotowe. Dla mnie dotychczas był prosty schemat rozumowania. Miziam, rucham. Więc kiedy została zabrana ta druga część, to moje ciało reagowało w totalnie nieprzewidywalny sposób. Naprawdę, ja Króla Lwa ze wzwodem oglądałem. Po pół roku związku, ona już nic nie mówiła, zero zaklęć. Ona już wszystkie Wingardium Miziosa wykorzystała. Ona tylko siadała obok i robiła takie... Ja, aha, mizianko, faktycznie, faktycznie. My już jesteśmy rok razem, ona nic nie musi mówić. Ja siadam i po prostu głaszczę. Ostatnio film sam oglądałem, 2 godziny kanapę głaskałem. Jak poszedłem sam do kina, to typ po 10 minutach mi powiedział, że jemu to już wystarczy. A nie oszukujmy się, po moich dłoniach raczej widać, że nie są to delikatne kobiece dłonie. Czyli jestem zajebisty w mizianie. Właśnie, bo mam też sporo tatuaży, jak możecie zobaczyć. Mam tatuaże na dłoniach, na szyi. To jest taki już ostateczny moment przejścia, jak już w tych miejscach sobie zrobisz tatuaże. Ja teraz jak wchodzę do banku, to chociaż jedna kasjerka ma rękę na przycisku bezpieczeństwa. No prawda, mam sporo nowych tatuaży, lubię. Nie wszystkie moje tatuaże muszą mieć jakieś szczególne znaczenie. Wiem, że są tacy ludzie wśród was, którzy pewnie mają jakieś dziary, które dla nich szczególnie coś znaczą. Są pewnie wśród was też ludzie, którzy sobie te cytaty takie wielkie, górnolotne tatuują, że tam, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna, albo jeżeli nie możesz mnie znieść, kiedy jestem najgorsza, to gdyby kuska kwiecień plecień, to by ślimak chuj ci w dupę. Rozumiem. Szanuję. Jakiś czas temu grałem w Poznaniu i był typ, który miał wytatuowane całe przedramię. Całe przedramię, więc pytam go, ziomek, czy twoje tatuaże coś dla ciebie znaczą? I on mówi, oczywiście, że tak. Nie wolno sobie tatuować czegoś, co nie ma znaczenia. Każdy tatuaż to oryginalna projekcja naszego jestestwa. Ja mówię, to co ty masz za oryginalną projekcję jestestwa na przedramieniu? On mówi, no słuchaj, tu mam wilka, a tu mam las. Kurwa, jak oryginalnie. Ja miałem ochotę zapytać motylka nad dupą, także posiadasz, waćpanie?
Gdzie twoje piórko i znak nieskończoności? Ale pytam, co dla ciebie znaczą twoje tatuaże? A on mówi, wilk to jest symbol bestii, która jest we mnie. Bestii, którą mam w sobie i która jest gotowa rozszarpać gardła mym wrogom. Ja mówię, a las to co, tam ich wywozisz? O co chodzi? On mówi, nie, las to jest symbol więzi, jaką mam z naturą, więzi, jaką mam z Matką Ziemią. Więc pytam, to co ty w życiu robisz, że masz taką więź z Matką Ziemią? Nie wiem, grabarzem jesteś? O co chodzi? A on, nie, ja to w korpo pracuję na konsoli, lubię pograć, ale hoduję rzeżuchem. Ja nie mam tak, że dla mnie wszystkie tatuaże muszą mieć szczególne znaczenie. Bardziej przypominają mi o niektórych sytuacjach z życia. Tu na ramieniu mam mój pierwszy tatuaż. Robiłem go, kiedy miałem 15 lat. W piwnicy robił mi go ziomek mojego wujka, który nauczył się tatuować w studio Zakład Karny w Kielcach i przerywał tatuowanie, żeby napić się wody, bo go mefedron szczypał w gardło. I ten tatuaż przypomina mi o ważnym wydarzeniu z życia, o leczeniu żółtaczki po zrobieniu tego tatuażu. Tu z kolei mam szopa. Uwielbiam szopy. Szopy to moje ukochane zwierzęta w ogóle. Bo psy, wiemy jakie są psy. Do psa powiesz, ej pies, chodź na moment. A on powie, kurwo, wyciągaj dokumenty, będzie mandat. Znaczy nie no, psy, zwierzęta, że psy, że one są takie fajne do ludzi, że tak chcą się bawić z ludźmi, tam słuchają czasem. Koty totalnie w drugą stronę. Koty to złamasy. Do kota powiesz, ej kot, chodź na momencik. A on spierdalaj. I są jeszcze szopy. Kiedyś jak dorobię się, wybuduję sobie dom i obok tego domu postawię drugi mniejszy dom, w którym będą mieszkać szopy. Ten mniejszy domek nazwę szopą po prostu. Jak będę do nich chodzić, to będę mówił, że idę na shopping. Jak będę im włączać muzykę, to pewnie Chopina. A jednego obwieszę cukierkami i będę na niego mówić candy shop. No kocham szopy ogólnie, to macie zapamiętać. I chciałem zawsze mieć wytatuowanego szopa. I mam. Tylko, że nie wiedziałem, że będę go miał, bo to jest dziara robiona w ciemno. Razem z moim przyjacielem umówiliśmy się na dziarę w ciemno. To znaczy, on dogaduje z tatuatorem, co mi robią, gość zasłania mi oczy, tatuuje mnie i dopiero kiedy skończy, odsłoni mi oczy i dowiem się, co mam na przedramieniu na resztę życia. Jak możecie się domyślić, na wielu etapach tego planu coś może pójść nie tak. Więc ja byłem przerażony, siadając w fotelu. Siadam, gość zasłania mi oczy, zaczyna mnie tatuować i ja w głowie wykminiłem, że będę robić gambit poczętego. Zacząłem w głowie tworzyć mapę ruchów maszynki, żeby ustalić, co typ mi dziara. Po 3 minutach wyszło mi, że koleś tatuuje mi gówno. Nic nie byłem w stanie ustalić. Po godzinie się już nie zastanawiałem, czy będzie tutaj kutas w sombrero, tylko ile ich będzie. A że jestem debilem, to umówiliśmy się na dziarę w ciemno tylko mi. Ten tatuaż robiłem na konwencie tatuażu, na scenie. Tak jak dzisiaj opowiadałem żarty publiczności, tylko siedziałem na scenie, miałem rękę na stoliku i tatuatorka robiła mi ten tatuaż. I powiem wam szczerze, że dość trudno jest się skupić na opowiadaniu żartów, kiedy ktoś ci ryje maszynką do tatuażu po dłoni. Więc w pewnym momencie nie wytrzymałem i mówię do niej, słuchaj, dokończę występ, a potem zejdziemy ze sceny i wtedy ty dokończysz tatuaż. Bo nie mogłem się skupić. I tatuatorzy to są ludzie bardzo empatyczni. To są artyści, to są ludzie wrażliwi, więc ona spojrzała mi w oczy i powiedziała, Kuba, naprawdę aż tak cię boli? Ja powiedziałem, tak. A ona, brzydzi mnie twoja słabość. I dokończyła. I po tym skończonym konwencie tatuażu dzwonię do moich rodziców. Mama, jak tylko usłyszała konwent tatuażu, od razu do mnie, co znowu odwaliłeś? Ja mówię, taki mały sobie zrobiłem w ledwie widocznym miejscu. I mój ojczym zabrał jej telefon i drze mordę do słuchawki, że ty się ucz kutasy obciągać. Co jest dość dziwną prośbą od ojca dla syna. Mówi, ty się ucz kutasy obciągać, bo ty tak wyglądasz z tymi twoimi tatuażami, że jak trafisz do więzienia, to będziesz mieć pełne ręce roboty. I mi się zrobiło miło, że miałbym branie. I mówię do niego, czyli że co, że taki ładny jestem? On, nie, gruby i słaby, będziesz słoneczkiem więzienia. I się rozłączył. To jest oczywiście żartem z jego strony. On uwielbia mnie trollować. Moi rodzice uwielbiają ze mnie żartować, ale zawsze mnie we wszystkim wspierają. Oni, im mogą się nie podobać te tatuaże, ale będą z nich tylko żartować. Wiecie, od kiedy odwołałem wesele, mój ojczym na dzwonku mojego kontaktu ma cudownych rodziców mam. To jest ten typ człowieka.
Moi rodzice za nic mnie nigdy nie odtrącali, nie odrzucali, wspierali mnie we wszystkim, co robię, włącznie z tym, że występuję. A są tacy rodzice, którzy potrafią dzieciaki odrzucić, swoje dzieciaki, własne dzieci odrzucić. Na przykład, nie wiem, są dzieci w tym kraju, które boją się powiedzieć rodzicom prawdy o swojej tożsamości seksualnej. Są chłopacy, którzy boją się powiedzieć, że są gejami. To jest strasznie pojebane, że można własne dziecko odrzucić z tego powodu. W ogóle geje w tym kraju mają raczej niełatwo. Biorąc pod uwagę to, że od kilku lat rządowa telewizja pompuje przekaz, że geje to chcą przejąć władzę, że oni to zaraz będą mieli gejowe komanda, będą chodzić po ulicach, nakurwiać nas dildosami, że jak wyjdziesz z żabki, to będzie tam czekać całe stado i będzie haha. I jeszcze dzieci chcą nam przekabacać tak, żeby było więcej gejów. Co to jest w ogóle za pomysł, że można kogoś namówić do bycia gejem? Że co, zaraz będą po domach chodzić gejowi Jehowi? To nie jest tak, że ktoś z was może przyjść do mnie po występie i powiedzieć: Kuba, a weź bądź gejem. Ja powiem: niechętnie. I wtedy ty powiesz: co 12 gałę, żelazko gratis. A nie, no to poproszę. No nie, to nie działa w ten sposób. Poza tym bycie gejem nie jest łatwe. Trzeba się dobrze ubierać, rozróżniać kolory, przeżyć to, że reprezentuje cię Biedroń. No i też ssać kutasa. To jest raczej ta najtrudniejsza część. W sensie, żeby nie było niejasności, ja mam wielki szacunek. Dla was wszystkich tu, jak jesteście mężczyzn czy kobiet, nieważne, którzy z własnej nieprzymuszonej woli biorą penisa do ust. Bo penis nie jest ładny, umówmy się. Jakbym ja to znalazł w paczce z parówkami, to bym reklamował. Cipka, ona jest taka delikatna, sensualna. Tam są takie falbanki w ogóle. Tam jest taka kurtynka. Jest w tym jakaś tajemnica, że może odsłonisz kurtynę, a tam poczęty gra nowy program. Ale penis, no nie oszukujmy się. Robienie loda nie może być niczym przyjemnym. Fizycznie to jest napieprzanie się sajgonką po podniebieniu. Wy to robicie, bo nas kochacie. Albo coś chcecie. Czy jest wśród was choć jedna kobieta, która naprawdę kocha to robić, ale nie tak, że no niby lubię. Nie, że tak z zaangażowaniem, że siedzisz sobie sama w domu, robisz sobie kąpiel z bąbelkami, wychodzisz, wycierasz się ulubionym ręczniczkiem, zawijasz w ukochany szlafrok, idziesz do pokoju, odpalasz sobie świeczki, włączasz muzykę, nalewasz sobie kieliszek wina, siadasz sobie w fotelu i niby masz wieczór idealny, ale sobie myślisz, czegoś mi brakuje. Ależbym tak główką prącia w migdały wyrwała. No nie! Z ogromne poświęcenie. Ja całe życie broniłem gejów. Całe życie broniłem gejów nie dlatego, że są gejami, tylko dlatego, że broni się słabszych. W każdej grupie, w jakiej się znajdziemy, znajdzie się chociaż jeden pojeb. Oczywiście, że tak. Ale nie możemy prześladować kogoś za to, jaki jest. Możemy oceniać tylko jego czyny. Więc całe życie broniłem gejów, a żadnego nie znałem. Można rzec, nadstawiałem za nich dupy w ciemno. A żadnego nie znałem. Dopiero jakiś czas temu jechałem pociągiem i w przedziale siedziałem ja i naprzeciwko mnie dwóch młodych typków. Tacy, wiecie, całkiem ładnie ubrani. Widać, że jacyś kumple z pracy albo po prostu znajomi gadali sobie. No i w pewnym momencie skończyli rozmowę i jeden z nich zaczął przysypiać. I wiecie, jak to jest w pociągu, jak przysypiasz i ta głowa ci tak leci do przodu i jak ten spławik na wodzie lat. I wtedy na moich oczach ten drugi wziął jego głowę to wy jesteście pojebani, nie ja. Ja tylko przerwę na wodę zrobiłem. Wziął jego głowę i położył sobie na ramieniu z wyrole. Złapał go za rękę i też zasnął. Tak jechali, trzymając się za ręce i śpiąc. A ja siedzę i kminię. Mówię, co jest? To chyba nie są kumple z pracy. Albo to jakieś dziwne korpo.
że zamiast owocowych piątków mają kakaowe czwartki. No moja pierwsza para gejów, podjarałem się przeokrutnie. Jechaliśmy dalej, oni spali, trzymali się za ręce i wiecie, co się stało? Nic, dojechali i wysiedli. Nikt mnie nie nakurwiał dildosem. Nikt mi żelazka nie proponował. A czekałem. Z moimi rodzicami mam tak, że niezależnie od wszystkiego staliby po mojej stronie. Zawsze by mnie wspierali. Moi rodzice mieli wobec mnie tylko dwa wymagania. Próbuj być dobrym człowiekiem i jak coś robisz, rób to najlepiej jak potrafisz. Tylko tyle. Nie zawsze się uda, ale się staraj. Mój ojczym jest takim typowo heteroseksualnym samcem alfa. Wiecie, to jest ten typ zawodnik, kobiety będą kojarzyć. Mój ojczym robi wami za dużo obrotów na weselu. To jest ten typ człowieka. Ale gdybym przyszedł do niego i powiedział: Jacek, jestem gejem, to jedyne, co on by powiedział, to: mam nadzieję, że jak chapiesz, to po same kule. Że nie grymasisz, zawsze w oczy patrzysz i zawsze połykasz. Jak twoja matka. Bo jak coś robisz, rób to najlepiej, jak potrafisz. Dlatego zawsze wiedziałem, że wszystko im mogę powiedzieć. Zawsze byłem z nimi blisko. Jak miałem 15 lat, pierwszy raz w życiu się nawaliłem właśnie z nimi. Przyszli do mnie z flaszką i powiedzieli: słuchaj Kuba, za chwilę zaczną się szkolne imprezy, za chwilę pojawi się alkohol, spróbuj z nami, żeby nie kusił cię ten zakazany owoc. Tylko że ja nie wiedziałem, że oni założyli się między sobą, ile ja wypiję, zanim się zżygam. 6 kieliszków. Jak miałem 16 lat, przeżyłem mój pierwszy raz i ja byłem tak blisko z moimi rodzicami, że oni to filmowali. Nie. Że im powiedziałem. Wróciłem taki zajarany do domu i już z korytarza darłem do nich mordę. A teraz przywitajcie wielkimi brawami tego, który dzisiaj pierwszy raz zamoczył, ustanawiając swój nowy rekord na 3 minuty i 42 magiczne sekundy. Mistrz wagi ciężkiej. Jakub Poczęty. I wchodzę do pokoju i mój ojczym patrzy na mnie i mówi: ty to naprawdę zrobiłeś? Ja mówię: tak. A on: ile dałeś? Miałem 17 lat, prawie zepsułem te relacje. Bardzo chciałem jechać z moją ówczesną dziewczyną na działkę na weekend, ale miałem szlaban za coś, co zrobiłem w szkole, więc wykminiłem, że wmówię moim rodzicom, że muszę jechać na turniej rycerski na zamek 200 km od domu. Bo trenowałem wtedy walkę mieczem. To jest dość istotne dla całej historii. To nie jest tak, że wszedłem do domu i powiedziałem: czcigodna matko, czcigodny ojcze, na Grunwald jadę Niemca bić. I śpiewając Bogu Rodzice wyszedłem. Nie, trenowałem wtedy walkę mieczem, więc wiedzieli, że to dla mnie ważne. Uchylili mi szlaban, pozwolili jechać. Ja spakowałem zbroję, miecz, ciżemki i pojechałem 20 km dalej z dziewczyną na działkę. To było w piątek. W sobotę moi rodzice do mnie dzwonią, żeby zapytać, jak mi idzie na turnieju. Więc ja, jak tylko zobaczyłem połączenie od nich do mojej dziewczyny, że ma śpiewać chorały gregoriańskie, a sam mieczem w garnki nawalałem, żeby symulować odgłosy bitwy. No i mówię: słuchajcie, no wygrałem w półfinale, w niedzielę w południe walczę w finale i wieczorem wrócę do domu. W niedzielę wieczorem wracam do domu i moi rodzice już na mnie czekają. Ojczym od razu pyta: Jakubie, czy ciężko było na tym turnieju? Więc ja mówię: no, się mieczem namachałem. Mama patrzy na moją szyję i mówi: co ty masz za sińce na tej szyi? Ja mówię: cyrulik pijawki przykładał. No i pytałem, jak mi poszło, więc myślę, nie będę przesadzać. Mówię: no, w finale przegrałem, zająłem tylko 2. I myślałem, że na tym się skończy, że wygrałem z systemem. Ale nie. Oni zaczęli się mną chwalić. Co ktoś ze bliskich znajomych zadzwonił, to było od razu: nasz Kuba zajął 2 w turnieju rycerskim. Taki nasz Zawisza czarny. 3 dni po moim powrocie do domu poprosili mnie, żebym się ubrał w zbroję, wziął miecz i przyszedł do znajomych, u których siedzieli, pokazać, jak ładnie wyglądałem na turnieju. Tylko ich znajomi nie mieszkali piętro niżej, mieszkali 3 ulice dalej. Ja szedłem środkiem bydgoskiego śródmieścia, ubrany w pełną zbroję płytową. Jak mnie dresy zobaczyli, oszaleli. Biegli po kamienie, żeby sprawdzić, jaki odgłos to wyda, jak w to pierdolne.
Jeden mnie gonił z otwieraczem do konserw, a potem ustawili szpaler, gdzie jeden z nich czekał z baseballem, krzycząc: wać panie, chodź, będziemy się nakurwiać. Pięć dni po moim powrocie zabrali mnie i moje siostry na kolację i do jednej siostry mówią, że są z niej dumni, bo się świetnie uczy, do drugiej, że są z niej dumni, bo świetnie mówi po polsku, a nie szczeka. I do mnie, że są ze mnie dumni, bo nie jestem jak inni 17-latkowie, którzy okłamują swoich rodziców, bo mam swoją pasję. I we mnie coś pękło i się przyznałem. Powiedziałem: słuchajcie, nie pojechałem na żaden turniej, pojechałem z dziewczyną na działkę. I od tego dnia minęło już 13 lat, a ja nadal pamiętam i chyba już do końca życia zapamiętam, jak mój ojczym spojrzał mi wtedy w oczy i powiedział: wiemy, kurwiu! Bo pojechaliśmy ci kibicować w finale. Jak się okazało, moi rodzice chcieli mi zrobić niespodziankę, więc wsiedli w samochód i przejechali 200 km na zamek, żeby mi kibicować w finale turnieju. No i mieli niespodziankę, bo nie było żadnego turnieju. A żeby wejść na zamek, musieliby wynająć wieżę oblężniczą, bo był zamknięty. Więc ja widzę, że mój ojczym jest wściekły na maksa, a mama jakoś taka wyluzowana, nawet się uśmiecha. Więc mówię: mamo, przepraszam, ale co ty się tak cieszysz? A mama do mnie: bo założyliśmy się, kiedy pękniesz, pizdo. Obstawiałam, że nie wytrzymasz tygodnia. Brzydzi mnie twoja słabość. Na zakończenie chciałem wam bardzo podziękować, że nie przeszkadzaliście, że mnie wysłuchaliście, bo wiecie, czasami przychodzą ci ludzie, którzy nam mega przeszkadzają. Jakiś czas temu grałem w Olsztynie, w hotelu, występ dla gości hotelowych i był na sali jeden typ, który non-stop dopowiadał. Ja mówię puentę i on dopowiada. Jakby stwierdził, że musi dośmiesznić mój występ. I w pewnym momencie nie wytrzymałem i mówię do niego: stary, super, że tu jesteś. Fajnie, że tacy ludzie wychodzą do społeczeństwa. Szkoda, że bez opiekuna. I on skumał i przestał gadać. Więc ja dokończyłem występ, schodzę ze sceny i widzę, że on idzie w moją stronę i jest ode mnie dużo większy. Więc ja sobie myślę: no i komu by się teraz opiekun przydał? I on podchodzi do mnie i mówi: Kuba, chciałem cię przeprosić. Byłem pierwszy raz na stand-upie, a myślałem, że to o to chodzi, że ty coś powiesz i ja coś powiem. Cóż za genialny koncept. Ja w pierwszej chwili miałem ochotę powiedzieć: jesteś tym, o którym mówiły proroctwa. Jesteś brakującym elementem mojej komedii. Pakuj się, mamy jeszcze 4 grania w tym tygodniu. Ale powiedziałem, że nic się nie stało, że jest mi bardzo miło, że przyszedł. I on mówi: słuchaj, chciałem ci to jakoś wynagrodzić. Ja mówię: nie, nie trzeba, jest okej. Okay. A on: nie zasnę dzisiaj, dopóki ci tego nie wynagrodzę. Chodźmy do mnie do pokoju. Więc ja stoję, mam takie... niechętnie. A on mówi: nie, spokojnie, to nie jest to, co pomyślałeś. I mi, debilowi, to wystarczyło. Więc idę z obcym typem do jego pokoju hotelowego, żeby on mi coś wynagrodził. Idąc korytarzem hotelowym, uświadomiłem sobie, co ja robię. Więc napisałem SMS-a do mamy: mamo, jak za 15 minut się nie odezwę, to pan w Olsztynie robi mi brzydkie rzeczy. Więc mama mi odpisała: brzydzi mnie twoja słabość. I wchodzimy do niego do pokoju i on mówi: poczekaj tutaj, tylko pójdę do łazienki. I idzie do tej łazienki, a ja, debil, czekam. I jeszcze sobie myślę: no, przynajmniej będzie czysty. Ja się sam wąchałem, żeby siary nie było. I on wychodzi z tej łazienki i idzie w stronę łóżka. Ja oczywiście za nim. I on podchodzi do tego łóżka i wyciąga spod niego wielką, skórzaną walizę. Ja sobie myślę: jebany, jeszcze zabawki wziął. Oczami wyobraźni widziałem siebie z tym jabłuszkiem w ryju. I on otwiera tę walizę i wyciąga z niej herbaty i syropy Herbapolu. I mówi: słuchaj, bo jestem przedstawicielem Herbapolu. I za to moje przeszkadzanie, to jest prezent dla ciebie. I mi się zrobiło przykro, bo ja w głowie ten wieczór już inaczej zaplanowałem. I mówię do niego: haha, to śmieszna sytuacja. Bo ja myślałem, że ty chcesz mnie, że
On mówi, co? Ciebie? I mi się znowu zrobiło przykro! I mówię do niego, co, że ci się nie podobam, księciuniu herbapolu pieprzony? Że co, że nie jestem w twoim guzie? Czajcie, mi zaczęło zależeć, nie? I on mówi, nie, Kuba, to nie ty, to ja, zostańmy przyjaciółmi! Ja mówię, jakimi przyjaciółmi? Po co ty mi te twoje herbaty, jak ty mi serce, człowieku, złamałeś? A on mówi, nie, spokojnie, jakbyśmy byli w więzieniu, na bank bym cię ruchał! Na bank bym cię ruchał w więzieniu! Ja mówię, czyli co, jednak jestem ładny? On, nie, gruby i słaby, byłbyś słoneczkiem więzienia. Dziękuję bardzo, mrągowo. Dzięki wielkie, byliście absolutnie fantastyczni. Dziękuję wam bardzo. Jak ty, nic nie poszło dziś po myśli lecz.